Witam dzisiaj po południu. Z tego materiału dowiesz się, jakie jest prawdopodobieństwo, że poziom 5000 punktów wywoła spadki na giełdzie. Czy poziom 5000 wywoła spadki na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. To jest dom maklerski XTB, który wprowadza plany inwestycyjne, dzięki którym można regularnie inwestować w długim terminie przy zerowej prowizji do kwoty 100 tysięcy euro miesięcznie. Więcej szczegółów, link w opisie i w komentarzu. Zapraszam serdecznie, Andrzej Stefaniak. Czy poziom 5000 punktów wywoła spadki na giełdzie? Drodzy Państwo, pierwszy wykres, który jest w tle, dotyczy oczywiście indeksu Standard & Poor, który w piękny sposób testuje górne ograniczenie 16-miesięcznego kanału wzrostowego, ale także cały czas jesteśmy w zasięgu oddziaływania psychologicznego poziomu 5000 punktów i uzasadnione jest pytanie, czy z tego poziomu dojdzie do jakiejś korekty, do zatrzymania, do tego, żeby korekta przynajmniej w sposób trendu bocznego miała miejsce. Zobaczmy historycznie, jak kształtowały się momenty w sytuacji, kiedy indeks zbliżał się do okrągłych psychologicznych poziomów i co się wtedy działo. Poziom 2000 punktów był testowany 10 lat temu i okazało się, że doprowadził on do spadku około 150 do 200 punktów na indeksie Standard & Poor, czyli wtedy okrągły poziom zadziałał, kiedy był pierwszy raz testowany. Poziom 3000 punktów był testowany i był atakowany w 2019 roku i wtedy też korekta wyniosła około 150 do 200 punktów od poziomu, który był ustanowiony jako poziom ekstremalny. Kiedy w 2021 roku rynek testował, zbliżał się do poziomu 4000 punktów, to w pierwszej okazji, przy pierwszej sposobności nie było punktowego testu z tego poziomu, i też doszło do korekty w okolicach 150 punktów. Natomiast kolejne podejście już bezpośrednio i trwale przeszło przez ten poziom i była to zachęta do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej. Natomiast warto także zwrócić uwagę, jak w latach 90. zachował się indeks Standard & Poor, kiedy pierwszy raz zbliżał się do psychologicznego poziomu 1000 punktów i wtedy w 1997 roku trzy próby przejścia poziomu 1500 punktów także nie doprowadziły do punktowego testu tego poziomu. Indeks Standard & Poor zatrzymał się 15 punktów poniżej tego psychologicznego poziomu i też z tego poziomu wywołana została korekta o głębokości około 200 do 150 punktów. Dlatego też rośnie prawdopodobieństwo, że i psychologiczny poziom 5000 punktów doprowadzi do zatrzymania, do jakiejś korekty, bądź też doprowadzi do tego, że będziemy tutaj stać, utrzymywać rynek, czekając na kolejny impuls, który może doprowadzić do tego, że będziemy mieć do czynienia z kontynuacją, bądź też do czynienia z jakąś mocniejszą, głębszą korektą spadkową. Więc jest prawdopodobne, rośnie prawdopodobieństwo, że korekta z tego poziomu wystąpi. Prawdopodobieństwo takie przekracza 50%. Natomiast jeżeli taka korekta wystąpi, głębokość około 150 punktów od tego poziomu psychologicznego jest bardzo prawdopodobne, a to oznaczałoby, że test poziomu 4800 punktów jest w zasięgu do zrobienia przez indeks Standard & Poor. Więc rośnie prawdopodobieństwo, że z tego poziomu dojdzie do zatrzymania, do korekty wzrostowej i mówię to ja jako wielki optymista, który od września lansuje tezę o agresywnym optymizmie. Jeżeli z jakiegoś poziomu miałoby dojść do korekty, to właśnie te okolice, na których teraz jesteśmy, są idealne do tego, żeby indeks taką korektę wywołał. Więc jest większe prawdopodobieństwo niż 50%, że w krótkim terminie dojdzie do korekty, ale w dłuższym, że będziemy kontynuować tendencję wzrostową i hossa będzie cały czas trwała. Przypominam, teza, którą lansuję od grudnia 2023 roku, od pivotu Fedu, jest taka, że temat pierwszej obniżki stóp procentowych to jest ta plotka, którą teraz rynek będzie kupował. A faktem będzie dokładnie moment pierwszej obniżki. Jako że rynek teraz spodziewa się pierwszej obniżki w czerwcu, więc prawdopodobnie tendencja wzrostowa będzie miała miejsce i będzie kontynuowana aż do czerwca, aż do pierwszej obniżki stóp procentowych i dopiero wtedy będzie szansa na jakąś większą korektę spadkową, a taka większa korekta spadkowa to jest korekta o głębokości około 10% z poziomów, które będą wtedy ustawione jako poziomy ekstremalne. Więc tak wygląda prawdopodobieństwo, ocena szans
że poziom psychologiczny 5000 punktów na indeksie Standard & Poor's wywoła korektę spadkową, no ale oczywiście jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że indeks giełdowy bardzo gładko przejdzie przez 5000 poziom, że ten gładki poziom zostanie bardzo dynamicznie pokonany, że nie będzie jakiejś korekty. I w takiej sytuacji oczywiście oznaczałoby to, że rynek giełdowy w Stanach Zjednoczonych wchodzi w etap hiperboli. Mamy po prostu panikę kupna i że teraz rynek zdominowany przez algorytmy, przez sztuczny, automatyczny handel będzie generował bardzo mocny impuls wzrostowy, serię zleceń kupna, ta tendencja wzrostowa po prostu będzie gładko kontynuowana. I czy tak faktycznie będzie, będziemy śledzić to na bieżąco. Więc naprawdę warto zwrócić uwagę, pomimo tego, że moje nastawienie jest zdecydowanie optymistyczne na kolejne tygodnie i miesiące, to jednak moim zdaniem z tych poziomów rośnie szansa, że tego typu korekta wystąpi i że może ona mieć miejsce i może być głębsza niż nawet 100 punktów, a najbliższe wsparcie, przypominam, to są okolice 4900, mocniejsze wsparcie 4800 punktów, więc wyglądałoby to, że dopiero przejście tych poziomów uruchomiłoby większą korektę spadkową, a spadek do tych poziomów o te 150-200 punktów nie miałby żadnych konsekwencji względem tego, jaki jest kierunek główny w średnim i w długim terminie. Zobaczymy, jak będzie. Drodzy Państwo, i zachęcam do tego specjalnego nowego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu, który mówi o tym, że indeks Standard & Poor's testuje ten poziom i co może się dalej wydarzyć. Inny punkt widzenia od mojego naprawdę warto znać, żeby zobaczyć, w którą stronę pozycjonują się analitycy, inwestorzy i zarządzający aktywami. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym punktem widzenia, to zapraszam. Tam na dole jest numer, jest dokładny link do tego specjalnego materiału. No i zobaczmy, co się teraz dalej dzieje. Sytuacja amerykańskiej gospodarki staje się coraz lepsza. Spada ilość firm, które są zagrożone bankructwem, poprawiają się warunki kredytowe, więc jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, żeby zaliczyć kolejne fazy ożywienia gospodarczego amerykańskiej gospodarki. Rynek właśnie w taki sposób się pozycjonuje. Mamy oczywiście kolejną falę wzrostową na indeksie spółek technologicznych i to zwróćmy uwagę, że to właśnie na tym rynku pozycjonują się w szczególności ci, którzy liczą na kontynuację wzrostów indeksów giełdowych. Netto długie pozycje w poprzednim tygodniu były dodawane właśnie na spółkach technologicznych i na indeksie Dow Jones. Natomiast, co jest ciekawe, były dodawane krótkie netto pozycje na indeksie Standard & Poor's. Na to moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Natomiast indeks strachu, indeks VIX, był tylko w niewielkim stopniu dodawany na rzecz niepokojów, na rzecz dyskontowania pewnego rodzaju korekty na indeksach giełdowych. Jutro mamy najważniejszy dzień w tym tygodniu, czyli dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych i to one będą skupiały na sobie swoją uwagę. Więc najlepiej by było, gdyby indeksy giełdowe zatrzymały się gdzieś, kontynuowały zatrzymanie, chłodząc wskaźniki, oczekując na to, co się wydarzy jutro i żeby jutro decydować o losach najważniejszych poziomów technicznych na indeksach giełdowych oraz na różnych innych klasach aktywów. Dlatego jutro o godzinie 14:30 powinniśmy wiedzieć już ostatecznie, co się wydarzy na indeksie Standard & Poor's oraz oczywiście na amerykańskim dolarze oraz na rentownościach amerykańskich papierów. Zwróćmy uwagę, że konsolidacja, która od miesiąca trwa na euro-dolarze, na samym dolarowym indeksie cały czas ma miejsce. Rynek atakuje ważne opory i jednak nie jest w stanie ich pokonać. Inwestorzy na rynku opcyjnym jednak nie pozycjonują się jutro na jakąś większą zmienność na głównej parze świata. To jest ciekawe. Zwróćmy uwagę, że za każdym razem, kiedy na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy były publikowane dane o inflacji, to akurat teraz implikowana zmienność na dzień w przód nie pokazuje, że inwestorzy naprawdę nastawiają się na mocny ruch. To naprawdę jest wielka ciekawostka. Euro-dolar potwierdza opór w rejonie 1,08, więc konsolidacja między tym poziomem a poziomem 1,07 to jest coś, co powinno się utrzymać do godziny 14:30 jutro. Natomiast zachowanie euro-dolara i samego dolara indeksu daje podstawy ku temu, żeby jednak liczyć na ten optymistyczny prowzrostowy scenariusz niż prospadkowy. Widać, jak ładnie poziomy techniczne, poziomy Fibonacciego działają teraz na głównej parze świata.
No i zmienność sygnałów panuje co do tego, w którą stronę sam euro indeks może podążyć. Niektóre sygnały sygnalizują, dają wskazówkę dotyczącą prowzrostowych wskazań, a inne, że netto długie pozycje na euro są teraz zmniejszane. Warto być tego świadomym. Natomiast kolejny rynek, na który będziemy zwracać uwagę, to amerykańskie obligacje, ale dzisiaj nic nowego się nie dzieje. Dzisiaj na początku nowego tygodnia rynek obstawia, że w czerwcu będzie pierwsza obniżka stóp procentowych. 12 czerwca dokładnie. Widzimy, jak zmniejsza się prawdopodobieństwo maja. No i dopiero jutro będziemy wiedzieć, jakie są punkty odniesienia przed danymi o inflacji, ale na chwilę obecną widzimy, że zmniejsza się oczekiwanie na gołębie nastawienie banku centralnego w tym roku. Indeks DAX próbuje wrócić, utrzymać się i przejść przez poziom 17 tysięcy punktów na zamknięciu, jeżeli to się uda. Indeksy giełdowe w Europie mogą dalej rosnąć. Na rynku walutowym patrzmy, co się dzieje z frankiem szwajcarskim, ponieważ duzi gracze zaczynają otwierać netto przeważające krótkie pozycje. I na rynek złota patrzmy bardzo wyraźnie, bo testowana jest dwuletnia linia trendu wzrostowego, bronią się wsparcia, rośnie szansa na ruch wzrostowy. No i warto także patrzeć oczywiście na to, w którą stronę będą ustanowione nowe ekstrema. Czy linia trendu wzrostowego da większe wzrostowe odbicie, które byłoby zachętą do tego, żeby już trwale wyjść nad maksima, które w ostatnich 3 latach były ustanowione w okolicach 2070-2080 dolarów. I rynek kolejny, który czeka na te dane, które jutro poznamy, to jest Bitcoin. Testując maksima wszechczasów w okolicach Fibonacciego 61,8% całej fali spadkowej, całej fali Bessy, oznacza to, że opór ma duże znaczenie, ale jutro i Bitcoin powinien mocniej zareagować na dane o inflacji, ale jest większe prawdopodobieństwo przejścia tych poziomów, kontynuacji hossy i ruchu w kierunku maksimów wszechczasów. Jest niemożliwe, by kupować zawsze na dołku i sprzedawać zawsze na górce, ale problem inwestowania i budowania portfela w długim terminie rozwiązuje kupowanie regularne, zwłaszcza gdy chcecie inwestować na przykład w indeks giełdowy zamiast w poszczególne spółki. Można to ułatwić i przyspieszyć, korzystając z planów inwestycyjnych w XTB, gdzie można inwestować nawet zlecając regularne, automatyczne przelewy od kwoty 50 zł co miesiąc, korzystając z 350 ETF-ów. Stworzony przez Ciebie plan inwestycyjny można zasilać przelewami do kwoty 100 000 euro miesięcznie, a XTB nie będzie pobierać żadnej prowizji od handlu. Więcej o planach inwestycyjnych w opisie i w komentarzu. Zapraszam, by zapoznać się z tym bardzo interesującym i korzystnym tematem. I na koniec polskie aktywa. Przede wszystkim patrzymy na rynek amerykańskich obligacji, później na rynek polskich obligacji, które cały czas są w strefie oddziaływania ekstremów, które były w lipcu w poprzednim roku utworzone. Wygląda na to, że na chwilę obecną scenariusz takiej kontynuacji korekty bocznej, zatrzymania jest scenariuszem bazowym, być może nawet aż do projekcji Narodowego Banku Polskiego, które poznamy w marcu, o inflacji oraz PKB. Rynek krajowej waluty to przede wszystkim para dolar do złotego. Utrzymanie nad poziomem 4,0 oznacza, że jesteśmy w fazie korekty. Dopiero przejście tego poziomu, moim zdaniem, powinno uruchomić większy popyt na giełdzie papierów wartościowych, a sam indeks WIG 20, jak widzimy, w poprzednim tygodniu przetestował 13-letnią płaską linię trendu wzrostowego i teraz posłusznie czeka na to, co się wydarzy dalej, na to, co się wydarzy na Wall Street, na indeksie Standard & Poor's, więc przełożenie indeksu Standard & Poor's na warszawski parkiet także jest duże. Więc jeżeli by się okazało, że Wall Street wchodzi w fazę euforycznych wzrostów, hiperbolizacji tendencji wzrostowej, to warszawski parkiet także powinien mocniej ruszyć w górę, a indeks WIG 20 ma górne ograniczenie tego swojego 16-miesięcznego kanału wzrostowego w okolicach 2450, więc jest spory potencjał na kontynuację wzrostów, jeżeli zaczęlibyśmy przegryzać się przez tą 13-letnią linię trendu spadkowego. Więc widzimy, że zachowanie indeksu Standard & Poor's będzie miało duże znaczenie praktycznie dla wszystkich klas aktywów i praktycznie wszystkich rynków na świecie, najważniejszych instrumentów finansowych, także dla rynku krajowego.
I zachęcam jeszcze raz do tego specjalnego, innego punktu widzenia na temat przyszłości indeksu Standard & Poor. Link, który jest na dole w opisie i w komentarzu, doprowadzi Was do tego materiału i naprawdę do niego zachęcam. Drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Widzimy się dzisiaj po 22, gdy będziemy podsumować sesję w Stanach Zjednoczonych. Życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Trzymajcie się, cześć!